czym konkretnie pani się czuje taka zniewolona przez Unię Europejską? Proszę, jakie takie aspekty pani życia tak są dotkliwie gwałcone przez Unię? Pani profesor, nie życzę sobie, żeby unijni urzędnicy dyktowali mi, czy ja mam ocieplać swój dom, czy nie, czy ja mam wymieniać w nim okna, czy nie, czy mój dom ma być zeroemisyjny, czy nie, czy mój dom ma mieć klasę energetyczną G, D, E, czy i tak dalej, bo inaczej, nie będę mogła, wynająć swojego domu, a już tym bardziej go sprzedać, a jeżeli będę chciała sprzedać swój dom, to będę musiała zrobić to po kosztach, bo ktoś, kto będzie chciał go kupić, żeby doprowadzić go do odpowiedniej klasy energetycznej, będzie musiał wyłożyć kupę pieniędzy, żeby doprowadzić go do tego stanu, żeby w ogóle móc coś z tym domem zrobić. To jest pierwsza sprawa. Zakaz rejestracji aut spalinowych. Jak pani profesor, jakiś unijny urzędnik może mi dyktować, czy ja mogę jeździć takim samochodem, a nie innym?